Dzisiaj będzie grubo. Muszą Państwo przyznać, że to już zupełnie inne malarstwo. Słowem kluczem dla epoki dwudziestolecia międzywojennego była awangarda. Nigdy wcześniej nowe idee, programy, kierunki i poetyki nie powstawały tak szybko. Ówczesne dzieła sztuki domagały się autonomii jako niezależne struktury, zbudowane według własnych praw określających wzajemne relacje barw i kształtów. Nie da się ukryć, że artyści międzywojnia mają na koncie sporo eksperymentów i poszukiwań w obszarze ujęcia formy, przestrzeni, ruchu czy barwy. Akt z książką na tle Miechowa to dzieło jednego z najważniejszych krakowskich formistów, Zbigniewa Pronaszko. A to żałobnica, według Leona Dołżyckiego, również formisty, choć z Poznania, a przy okazji wieloletniego scenografa opery poznańskiej. W Poznaniu działała w tym czasie grupa Bunt, którą współtworzył Stanisław Kubicki. Niech Państwa nie zwiedzie forma, to Mojżesz pod krzewem gorejącym. Ręce mu się palą. Twórczość awangardzistów wiązała się z postulatem budowy nowego świata. Byli wśród nich artyści wybitnie rewolucyjni, skupieni w grupach Blok i Prezens, blisko związani z rosyjskim konstruktywizmem. Henryk Starzewski z kolei, czy Maria Nicz-Borowiakowa, czerpali z doświadczeń kubistycznych i purystycznych. Krakowską awangardę reprezentuje tu również rzeźba Marii Jaremy. Oprócz postaw radykalnych, mamy w dwudziestoleciu również artystów klasycyzujących. Na ekspozycji reprezentuje ich oparta na klasycznych wzorach rzeźba Henryka Kuny Rytm. No i wreszcie koloryści, dla których fundamentalne znaczenie miał kolor. W budowaniu kompozycji, wyrażaniu światła, czy kształtowaniu przestrzeni. Wielu polskich artystów tego okresu tworzyło za granicą, przede wszystkim w Paryżu. Widać w ich twórczości wpływ francuskich i niemieckich ekspresjonistów. Ze środowiska École de Paris wywodzą się prace Zygmunta Menkesa i Artura Nacht-Samborskiego. Osobnym i istotnym głosem wobec sztuki międzywojnia jest działalność firmy portretowej Stanisław Ignacy Witkiewicz, łącząca dadaistyczny gest, ekspresję wyrazu, eksperyment i ironię. Grosza bym za taki portret nie dała.